Dzisiaj porozmawiamy o fenomenie, jakiego w FIFA nie spotyka się zbyt często, gdyż omawiany tutaj zawodnik jest przepotężnym rzeźnikiem, a jednak wciąż pozostaje mizernym bolcem. Napastnik ten jest drugim najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem FIFA 20 i średnią goli na mecz wyprzedza Toty Ronaldo czy średnią wersję Ronaldo Nazario, a mimo to grając z nim wcale tego nie czuć. Więc nie przedłużając, mowa o Didierze Drogbie w wersji Optimus. Iworyjczyka lubi w rzeczywistości zdecydowana większość fanów piłki nożnej, ale jeżeli chodzi o jego umiejętności w FIFA 20, tutaj już różnie może z tym być, bo przede wszystkim rzecz, która wyróżnia się u legendy Chelsea, to dribbling oceniony na 87, co nie jest powalającym wynikiem jak na kartę Optimus, z tym, że idąc jeszcze dalej, wewnątrz tej statystyki zwinność notowana jest na 77, a równowaga 72, więc podając nieco ekstremalny przykład, do porównania to z Van Dijk'a ma również 77 zwinności, a jego dribbling na karcie oceniony jest o 4 punkty wyżej, czyli 91. Jego karta Toty ma tę umiejętność niższą raptem o 1 punkt, no i nawet Team of the Year De Ligt również ma lepszy dribbling od Drogby, bowiem ten u Holendra wynosi 88. Więc sytuacja wygląda tak, że grając tym potężnym napastnikiem z Wybrzeża Kości Słoniowej, faktycznie można odnieść wrażenie, że właśnie steruje się niezwykle potężnym środkowym obrońcą, który uciekł do ataku. No jak dobrze wiemy, nie są to właściwości, których od napastnika oczekuje większość graczy. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie w grze Drogbą Historia Ikon, używałem tej karty przez 3 tygodnie, później sprzedałem ją, by potestować innych napastników, no a teraz jak widać odkupiłem, by strzelić nim jakiekolwiek bramki i nagrać ten materiał, aczkolwiek czego bym nie robił, sprawa za każdym razem wyglądała tak samo, to znaczy w większości przypadków, kiedy sterowałem Iworyjczykiem, czułem jakbym nie miał nad nim żadnej kontroli. Dosłownie jakby gość był wyjęty z innego silnika gry, no a mimo tego faktycznie zgodnie z tym, co podają statystyki, strzelał on więcej bramek niż rozgrywał meczów. Czasem mierząc się z jakimś dobrym rywalem, Drogba przez 60 minut był, za przeproszeniem, totalnym gównem, który nawet nie potrafi przyjąć piłki. Później nagle w 10 minut meczowych oddawał 3 strzały i zdobywał 3 gole, czym wygrywał mecz, no następnie znowu był tak mało ogarnięty, że trudno było zrobić nim cokolwiek. Więc jakby na to nie patrzeć, jest to absolutny fenomen, bowiem nie można być tak słabym i tak dobrym jednocześnie, chociaż też przyznać trzeba, że jeżeli przymkniemy oko na umiejętności dribblingu, naszym oczom ukazuje się całkiem przerażająca bestia, bo nie dość, że Drogba mierzy 189 cm wzrostu i ma potężną sylwetkę, to do tego jego siła notowana jest na 95, a tempo wynosi 93, więc jest to dość unikalna kombinacja jak na realia tej gry, no i faktycznie, jeżeli Iworyjczyk rozpędzi się na długiej prostej, to z zatrzymaniem go mają problemy najlepsi obrońcy, no a ponadto on sam nie ma często problemu z wdzięciem na bara nawet Toty Van Dijk'a, którego potrafi wywrócić jednym ruchem ręki. Z tym, że z drugiej strony Drogba potrafi się czasem potknąć podczas wychodzenia na wolną pozycję, no jakiegoś randomowego leszcza, więc pojedynki fizyczne, no to jest kolejny obszar, w którym trudno wyczuć tego napastnika. Bo jeżeli chodzi już o same strzały, te są bliskie perfekcji, no a dodatkowo legenda Chelsea posiada cechę uderza fałszem, więc dzięki niej możemy pozwolić sobie na masakrowanie bramkarza praktycznie w każdej dostępnej sytuacji i to zarówno wewnątrz pola karnego, jak i za szesnastki, przy czym muszę przyznać, że o dziwo strzały spoza pola karnego, wbrew temu co podają statystyki, są nawet minimalnie lepsze, aczkolwiek nie tyczy się to oczywiście główek, które nawet z bliskiej odległości potrafią nas zawieść, no a raczej będąc precyzyjnym, Drogba ma problemy z wygrywaniem pojedynków powietrznych, kiedy kryje go przeciwnik. On dobrze sobie radzi z główkami na otwartej przestrzeni, ale nawet kiedy pokryje go byle miernota, sprawa robi się często nieco bardziej skomplikowana, no i o dziwo, w tym elemencie piłkarskiego abecadła o wiele lepiej spisywał się u mnie chociażby mizerniejszy fizycznie Crespo. No ale cóż, w ubiegłym roku, jeszcze w listopadzie, testowałem kartę Baby Iworyjczyka i byłem nią absolutnie zachwycony, z tym, że to miało miejsce kilkanaście aktualizacji temu, a dodatkowo w czasach, gdy w przeciętnym składzie rywala występował Lenglet z Militao. No a w obecnych realiach, chociaż na papierze karta Optimus Drogby jest w każdym aspekcie zdecydowanie lepsza,
to i typowy przeciwnik ma nieco bardziej utalentowanych piłkarzy w obronie, no i to wpływa na odczucia z gry legendarnym napastnikiem Chelsea. No ale cóż, co by tutaj nie mówić, jest to jedna z najdziwniejszych, a może i najdziwniejsza karta w całej FIFA 20. Wielu graczy przez 2/3 czasu grania tym napastnikiem czuje, jakby nie miała nad nim żadnej kontroli, no ale on w międzyczasie i tak strzeli kilka bramek, aczkolwiek są oczywiście i tacy, którzy wymasterowali ten unikalny styl do perfekcji i dzięki temu nawet zwykłym ball rollem potrafią pozamiatać obronę oponenta. Bardzo podobnie gra się zresztą kartą Future Star Erlinga Haalanda, no ale też jak wiemy jest to również wciąż jeden z najskuteczniejszych napastników w grze. No a co do karty Optimus Didiera Drogby, oceniam ją następująco. W takiej FIFA 15 albo 14 gość z miejsca zostałby najlepszym napastnikiem w grze, no ale tutaj pomimo tego, że jest to tak bardzo bramkostrzelny zawodnik, wielu graczy nie da rady się nim bawić, bowiem właśnie nie daje on tej potrzebnej FIFA 20 kontroli, gdyż chyba nikomu nie chce się oczekiwać na ten chwilowy wyskok geniuszu, podczas którego Drogba strzeli ze 2 bramki w danym meczu, no bo po prostu z reguły wolimy mieć tu piłkarzy dających nam pełną kontrolę nad swoimi ruchami od samego początku do samego końca gry, no a Drogba z takimi umiejętnościami chyba nawet nieco lepiej odnajdzie się na skrzydle, gdzie z tym tempem i wzrostem bez problemu obiegać będzie całe boisko. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!